Szanowni Państwo, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, dokonaliśmy wyboru posłów 53 do Parlamentu Europejskiego spośród 1019 kandydatów. W wyborach oddano 11 829 725 głosów, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 40,65%. Była więc wysoka, zwłaszcza biorąc pod uwagę wybory do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2014, gdzie nie przekraczała 25%. Jest co prawda niższa jak w ostatnich wyborach w 2019 roku, lecz biorąc pod uwagę wydarzenia z kolejnych lat, pandemię i wojnę, należy uznać, że jest odpowiednia. Warto podkreślić, że mamy rekordowy termin ogłoszenia wyników wyborów. 5 lat temu o godzinie 15, dzisiaj o godzinie 10:30. Dlatego też bardzo dziękuję za włożony wysiłek i duże zaangażowanie. Przeszło 260 tysięcy członków obwodowych komisji wyborczych, rejonowych i okręgowych komisji wyborczych. Dziękuję także pracownikom administracji publicznej za bardzo dobre współdziałanie w przeprowadzeniu wyborów. Odrębne podziękowania należy przekazać funkcjonariuszom Policji i Służby Ochrony Państwa za właściwe zabezpieczenie procesu wyborczego. Bardzo dziękuję za bardzo dobrą współpracę szefowej, dyrektorom i pracownikom Krajowego Biura Wyborczego. Wreszcie dziękuję członkom Państwowej Komisji Wyborczej za bardzo dobrą atmosferę i współdziałanie w przeprowadzeniu wyboru do Parlamentu Europejskiego. W tej chwili, proszę Państwa, przedstawię obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2024 roku o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 roku. Na podstawie artykułu 361 Kodeksu Wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 roku. Dział pierwszy. Zbiorcze wyniki głosowania w skali kraju. Dane ogólne. Wybory przeprowadziła Państwowa Komisja Wyborcza, 13 okręgowych komisji wyborczych, w skład których powołano 111 osób, 37 rejonowych komisji wyborczych, w skład których powołano 185 osób, 31 830 obwodowych komisji wyborczych, w skład których powołano 263 557 wyborców. Wybierano 53 posłów do Parlamentu Europejskiego spośród 1019 kandydatów zarejestrowanych na 105 listach kandydatów przez 11 komitetów wyborczych. Zbiorcze wyniki głosowania. Na podstawie protokołu wyników głosowania z wszystkich okręgów wyborczych Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w skali kraju. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 29 098 155. Karty do głosowania w lokalach wyborczych wydano 11 827 313 wyborcom, w tym 12 735 kart wydano na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa. 147 414 wyborców głosowało na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Pakiety wyborcze wysłano 4277 wyborcom. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym łącznie, wyniosła 11 831 590. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 4119. W tym liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnych, w którym nie było oświadczenia osobistym i tajnym oddaniu głosu, 195. Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w którym oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę, 16. Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania, 12. Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w którym znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania, 17.
Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 3885. Liczba kart do głosowania wyjętych z urn wyniosła 11 830 526. W tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 3882. Liczba kart nieważnych wyniosła 801. Liczba kart ważnych wyniosła 11 829 725. Frekwencja wyborcza wyniosła 40,65%. Liczba głosów nieważnych wyniosła 67 731, co stanowi 0,57% ogólnej liczby głosów. W tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku X obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list 38 051. Liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku X obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list 29 680. Liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku X wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona – 0. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wyniosła 11 731 994, co stanowi 99,43% ogólnej liczby głosów. Proszę Państwa, w tej chwili przedstawię rozdział trzeci, zbiorcze wyniki głosowania na listy kandydatów komitetów wyborczych. Na poszczególne listy kandydatów oddano w skali kraju łącznie następującą liczbę głosów ważnych. Na listy numer 1 zarejestrowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni Polskie Stronnictwo Ludowe oddano łącznie 813 238 głosów, to jest 6,91% głosów ważnych w skali kraju. Na listy numer 2 zarejestrowany przez Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość oddano łącznie 1 420 287 głosów, to jest 12,08% głosów ważnych w skali kraju. Na listy numer 3 zarejestrowany przez Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy Normalna Polska w Normalnej Europie oddano łącznie 108 926 głosów, to jest 93% głosów ważnych w skali kraju. Na listy numer 4 zarejestrowany przez Komitet Wyborczy Polexit oddano łącznie 29 195 głosów, to jest 25% głosów ważnych w skali kraju. Na listy numer 5 zarejestrowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska oddano łącznie 4 359 443 głosy, to jest 37,06% głosów ważnych w skali kraju. Na listy numer 6 zarejestrowane przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica oddano łącznie 741 071 głosów, to jest 6,3% głosów ważnych w skali kraju. Na listy numer 7 zarejestrowane przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano łącznie 4 253 169 głosów, to jest 36,16% głosów ważnych w skali kraju. Na listy numer 8 zarejestrowane przez Komitet Wyborczy Normalny Kraj oddano łącznie 20 139 głosów, to jest 17% głosów ważnych w skali kraju. Na listy numer 9 zarejestrowany przez Komitet Wyborczy Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców oddano łącznie 9453 głosy, to jest 0,08% głosów ważnych w skali kraju. Na listy numer 10 zarejestrowany przez Komitet Wyborczy Ruch Naprawy Polski oddano łącznie 4737 głosów, to jest 0,04% głosów ważnych w skali kraju.
i na listę numer 11 zarejestrowaną przez KKW Głos Silnej Polski w okręgu wyborczym numer 5 oddano 2167 głosów, to jest 0,02% głosów ważnych w skali kraju. Dział drugi, ogólny podział mandatów. Komitety wyborcze uprawnione do udziału w podziale mandatów. Uprawnione do udziału w podziale mandatów były zgodnie z artykułem 335 Kodeksu Wyborczego następujące komitety wyborcze, na których listy kandydatów oddano co najmniej 5% głosów ważnych w skali kraju. Po pierwsze, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni Polskie Stronnictwo Ludowe. Po drugie, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość. Po trzecie, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Po czwarte, Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica. I po piąte, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Komitety wyborcze nieuprawnione do udziału w podziale mandatów. Uprawnienia do udziału w podziale mandatów nie uzyskały następujące komitety wyborcze, których listy kandydatów nie spełniły warunku określonego w artykule 335 Kodeksu Wyborczego. Po pierwsze, Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy Normalna Polska w Normalnej Europie. Po drugie, Komitet Wyborczy Polexit. Po trzecie, Komitet Wyborczy Normalny Kraj. Po czwarte, Komitet Wyborczy Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców. Po piąte, Komitet Wyborczy Ruch Naprawy Polski. I po szóste, KKW Głos Silnej Polski. Podział mandatów pomiędzy komitety wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza zgodnie z artykułem 356 Kodeksu Wyborczego dokonała podziału mandatów pomiędzy uprawnione komitety wyborcze. Poszczególnym uprawnionym komitetom wyborczym przypadły następujące liczby mandatów. Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni Polskie Stronnictwo Ludowe, który zarejestrował listy numer 1, 3 mandaty. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość, który zarejestrował listy numer 2, 6 mandatów. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, który zarejestrował listy numer 5, 21 mandatów. Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica, który zarejestrował listy numer 6, 3 mandaty. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który zarejestrował listy numer 7, 20 mandatów. I proszę Państwa, tu w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej następuje dział trzeci, gdzie przedstawiamy szczegółowe wyniki głosowania i wyniki wyborów w okręgach wyborczych, począwszy od 1 do 13. Jest to bardzo obszerny akt, dlatego też oczywiście będziecie Państwo mogli i na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, jak i następnie w Dzienniku Ustaw zapoznać się z dokładnymi danymi dotyczącymi poszczególnych kandydatów, których przypominam było przeszło 1000. Natomiast w tej chwili przejdę do działu czwartego. Wyniki wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż posłami do Parlamentu Europejskiego zostali wybrani. Z list numer 1, które zarejestrował Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni Polskie Stronnictwo Ludowe. Kobosko Michał Andrzej, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 4. Hetman Krzysztof Andrzej, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 7. Jarubas Adam Sebastian, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 10. Z list numer 2, które zarejestrował Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość, Zajączkowska Hernik Ewa, zgłoszona w okręgu wyborczym numer 4. Bryłka Anna Mirosława, zgłoszona w okręgu wyborczym numer 7. Buczek Tomasz Wojciech, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 9. Bram Grzegorz Michał, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 10. Symdziewski Marcin, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 11. Tyszka Stanisław, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 12. Z list numer 5, które zarejestrował Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Lewandowski Janusz Antoni, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 1. Adamowicz Magdalena, zgłoszona w okręgu wyborczym numer 1. Brejza Krzysztof, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 2. Protas Jacek, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 3.
Kierwiński Marcin Piotr, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 4. Kasiu Kwipowicz Kamila, zgłoszona w okręgu wyborczym numer 4. Szczerba Michał Roch, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 4. Halicki Andrzej Witold, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 5. Joński Dariusz, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 6. Kopacz Ewa Bożena, zgłoszona w okręgu wyborczym numer 7. Wawrykiewicz Michał, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 7. Wcisło Marta Anna, zgłoszona w okręgu wyborczym numer 8. Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, zgłoszona w okręgu wyborczym numer 9. Sienkiewicz Bartłomiej Hendryk, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 10. Marczu Łajtis Walczak Jagna Kinga, zgłoszona w okręgu wyborczym numer 10. Budka Borys Piotr, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 11. Nykiel Mirosława, zgłoszona w okręgu wyborczym numer 11. Kochut Łukasz Marcin, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 11. Zdrojewski Bogdan Andrzej, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 12. Buła Andrzej, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 12. Arłukowicz Bartosz Adam, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 13. Z list numer 6, które zarejestrował Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica, Biedroń Robert, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 4. Szerging Wielgus Joanna Izabela, zgłoszona w okręgu wyborczym numer 7. Śmiszek Krzysztof Jan, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 12. Z list numer 7, które zarejestrował Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Miller Piotr Józef, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 1. Złotowski Kosma Tadeusz, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 2. Wąsik Maciej Roman, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 3. Gosiewska Małgorzata Maria, zgłoszona w okręgu wyborczym numer 4. Bocheński Tobiasz Adam, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 4. Bielan Adam Jerzy, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 5. Ozdoba Jacek Dawid, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 5. Buda Waldemar Grzegorz, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 6. Maląg Marlena Magdalena, zgłoszona w okręgu wyborczym numer 7. Kamiński Mariusz, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 8. Obajtek Daniel, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 9. Żońca Bogdan Józef, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 9. Szydło Beata Maria, zgłoszona w okręgu wyborczym numer 10. Mularczyk Arkadiusz, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 10. Tarczyński Dominik, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 10. Wiśniewska Jadwiga Maria, zgłoszona w okręgu wyborczym numer 11. Jaki Patryk Tomasz, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 11. Zaleska Anna Elżbieta, zgłoszona w okręgu wyborczym numer 12. Dworczyk Michał Paweł, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 12. I Brudziński Joachim Stanisław, zgłoszony w okręgu wyborczym numer 13. Tak się przedstawia lista osób, które zostały posłami do Parlamentu Europejskiego. I proszę Państwa, w tym obwieszczeniu, w tym miejscu następują podpisy wszystkich członków Państwowej Komisji Wyborczej. Także dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Czy mają państwo pytania? Dzień dobry, Brian Kasprzyk, TVP Info. O frekwencję chciałbym dopytać, ponieważ pan przewodniczący powiedział, że była zadowalająca, porównując do roku 2004 czy 2014, ale jednak porównując z wyborami do parlamentu naszego polskiego, no to jednak ta frekwencja była znacząco, znacząco niższa. Ale każde wybory rządzą się swoimi prawami i dlatego musimy porównywać nie do wyborów do Sejmu, do Senatu, czy samorządowych, czy prezydenta. Natomiast punktem odniesienia są wybory do Parlamentu Europejskiego. I tak jak wspominałem, pierwsze wybory w latach 2004, 2009, 2014 nigdy nie przekraczały 25%. W tej chwili no, blisko 41%. Są oczywiście mniejsza frekwencja jak w roku 2019, ale biorąc pod uwagę chociażby okres i pandemii, i wojny, uważam, że no, jest zadowalająca frekwencja. Jednak 12 milionów wyborców udało się do lokali wyborczych, więc jest to całkiem niezły wynik. Czy jeszcze macie państwo jakieś pytania? Rozumiem. To by było
Na tyle. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwowej Komisji Wyborczej. Bardzo dziękuję Państwu. Do widzenia. Właśnie. Dziękuję. Odrębne podziękowania się należą mediom. Towarzyszyliście nam Państwo od piątku, także wielkie dzięki. Emocje już minęły. Karty zostały rozdane. Także dziękuję bardzo. Miłego dnia, tygodnia. To wszystko. Dziękuję. Dziękujemy.